Dzień dobry moi drodzy, z tej strony Jezwi, a to już drugi odcinek niesamowitej gry, którą jest... Nie, na odwrót. Te piękne Factorio. Nasza fabryka, czy jak to woli mówić, papryka, będzie ogromna, rozrośnie się tutaj na cały ten wszechświat, który widzicie chwilowo. To znaczy na pewno zahaczę o tą ropę naftową, o tą ropę naftową. To jest złoże żelaza, tamte złoże żelaza, tutejsze złoże żelaza. Tą rudę uranu, tego urana i tego urana. No i właśnie mi się skończyły konstruować moje nowe... Moje... Podajniki. Co to są za podajniki? Najsłabszy ich typ. Czyli... Czyli nic, po prostu są. I teraz jak tą machinę ruszyć w ruch? Tego będę potrzebował więcej miedzi. Jeżeli macie tam telefony, to włączcie dramatyczną muzykę w tym momencie. A wiecie, pokazać wam coś? To znaczy jeszcze słabsze od tego, co wam mówię teraz, że tych podajników, to są takie, które są opalane na węgiel. Których często używam od tak zwanego niechcenia. Ładuje się to. Ładuje się to. I czekamy, aż się w końcu załaduje. I na co czekamy? Na nic innego niż na silniki parowe. Tak, dobrze słyszeliście. Silniki parowe. Bo to, co to jest? To jest boiler tylko. Boiler dzięki węglowi lub potem paliwie, które będziemy produkowali w nadmiarach pewno. Co wam potem pokażę. No to teraz wam pokażę, jak można tą machinerię dać w ruch. Znaczy jak można już spożytkować, usunąć węgiel, który tutaj jest. Fazer będzie powoli zżerał ten węgiel przy okazji i kładł go tutaj. On zacznie sobie krążyć, a ja już nie będę musiał go aktywować. Ja będę happy, bo będę miał mniej roboty. To coś będzie happy, ponieważ będzie miało węgla. Potem zostanie przeze mnie usunięte, ale mu nie mówcie. No i jak wrażenie po live'ie? Szczerze. Zaraz to wszystko podłączymy. Ostatni słup. A jeszcze 5. Wocie panie, wocium panie. No i już tam łazi węgiel. Ja tylko to wszystko podłączam. A nie, bo ja się mam to tu. No
Dobra, może być tu, ok. No jak to wszystko teraz ruszyć w ruch? Dać do jednego bojlera węgla. Boże. W mig wszystko zaczyna ruszać. To pracuje. Ten wykłada tego węgla. I są wszyscy szczęśliwi. Niestety nic chwilowym dalej nie przychodzi, ale wkrótce wszyscy będą mieli węgiel. Minusem mojej techniki tej jest to, że druga połowa silników parowych w ogóle nie działa. Jednak wpierw się, jak nagrzeją się już te i będą mieli dostateczne ilości paliwa, by egzystencjować, dadzą kolejnym jeść to paliwo. No i tak będzie to dało w kółko potem. O. I powoli wszyscy zaczynają jeść. Gdy już ten zostanie nakarmiony, to będzie latało w kółko. Dobra, a teraz robimy nowy system wydobycia żelaza. Możemy więc się tylko cieszyć. Mieć. Mieć będę tam tutaj przepalał, bo nie chcę, nie będzie mi się chciało tam ciągnąć węgla. Mieć będzie ciągnięta tutaj. Z góry mogę wam powiedzieć. A w sumie czemu tego to teraz nie zrobić? Nie chcę się. Co ja się będę oszukiwał? Wszystkie mi zrobić. 10 będzie na węgiel ogólnie no dostępny. 5 pójdzie na żelazo. No i czekamy. Czekamy, aż się nie zrobi. Czas wydobycia 2 sekundy. Trudność wydobycia 0,9. Ilość 2608, czyli prosta matematyka, 2608 razy 2 sekundy równa się ponad 4000 sekund, by to wydobyć. Ponad 4000, bo nie chce mi się liczyć. Dobra, wstawiamy pierwsze 5. 1, 2, 3, 4. Jak mówiłem, o, i proszę, jak mówiłem, wszystko tak jak zaplanowałem. A że nie leci po wewnętrznej stronie, to tylko nie zobacz, ja nie. To tylko wszystko przez to, że, moi drodzy, nie mamy wewnętrznej strony, bo to będzie wkładane od dwóch stron. Ja to wszystko przemyślałem, tylko muszę mieć odpowiednią technologię. 3, 4, 5. Tak, dobrze. Wy sobie nie myślcie. To znaczy, nie zabraniam wam myśleć, bo myśleć każdy musi. Myśleć każdy musi, myśleć każdy może. Może już sobie wyobrażam,
te wszystkie przeróbki ze mną. O ile ktoś zrobi. Jakby ktoś pytał, to pod R obracamy. Możemy albo stojące, albo po prostu... No tak, usunąłem przecież moją fabrykę węgla. To jak ma... Boże. Węgla. Żelazo, to jak mi to ma wydobywać? Dobra. Tak zrobię. Jak trzymacie F i chodzicie nad takimi właśnie przedmiotami jak węgiel czy żelazo, jak już zostaną oczywiście wydobyte, czyli w takiej formie jak tutaj na taśmę ciągu można zobaczyć, to... Ale mi się brzuchu zaburczało. Po tym odcinku robię sobie przerwę i jem pizzę. Jeżeli tobie też zaburczało w tym momencie w brzuchu, napisz w komentarzu. Nie no, żartuję. Trochę bólu. To znaczy, ja planuję z tego zrobić główne wydobycie węgla. Teraz patrzcie. Teraz trzymam tylko F i samo jedzie do mnie. No jak można zobaczyć, to tutaj na brzegach tego wszystkiego to jest mało. Najwięcej jest tutaj gdzieś w centrum. No i jak tutaj kiedy wcześniej były te, to już nie ma. A no tak, bo już mam przecież. Boże. Teraz zrobimy tak. Zrobimy tak, 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 tak. I na prąd. Teraz zrobię tak. Podepnę pod to elektryczność. Dam ciebie, do ciebie. No i proszę. Automatyczna farma. Boże, farma. Fabryka płytek miedzianych. Boże, miedzianych, co ja mówię? Żelaznych.
odciągnąć kable. Chwila, co ja w ogóle wynajduję? Nie, nie to. To w pierwszej kolejności. Dobra, i teraz... Jak możecie teraz zobaczyć, dwa surowce lecą na jednym taśmociągu teraz. Właśnie sobie uświadomiłem, że zrobiłem to w najgorszym możliwym miejscu. No ale cóż. Carpe diem, jak to się mówi. Przez jaki czas nie powinni się obrać, że sąsiad odciął elektryczność? Jakby coś, to piecyków nie da się obracać i to jest jedna i ta sama poza. Ale wiecie, pozory mylą. Nikt nie wie, jak jest naprawdę. Pierwsze pakiety naukowe są ogólnie podstawowe. I ja ta. Chyba nawet sobie załatwiłem dożywotni zapas. No i teraz podchodzę po prostu, biorę. I bum. To wyobraźcie sobie teraz to na wysoką skalę. Dobra, sąsiad, pijałem się prąd. Znowu. Drugi raz w tym tygodniu. I teraz tylko wszystko pozakrywać. Ciebie nie potrzebuję. Ty tu i proszę. Nasza siatka na pranie jest gotowa. A mi się skończyły... tak, podajniki. Wszystkie. A jak u was mija dzień? Boję się. Na planecie, na której w ogóle nic nie ma i pierwszą infrastrukturę budujesz ty, to nawet jest przyjemnie. Jesteś pierwszym i jedynym człowiekiem, który jest praktycznie pełnoprawnym władcą planety. Najzabawniejsze jest to, że ekosystem fauny flory jest tak zbliżony do Ziemi, że nawet jest tlen. Aha, czyli jednak ciebie tutaj... Teraz
więcej. O nie, kończy mi się już. Dobra, żeby... Trzeba. No nie, to jeszcze trzeba inaczej zrobić, bo po prostu. Trzeba bardziej z tyłu. I znowu nie mam płytek. Nie, miedzi nie mam. Kurde. Trzeba tam zwiększyć wydobycie. Jeszcze 22 minuty i robię sobie pizzę. Dobra, to żeby w was budzić głód, to piszę pizzę. Nie no, żartuję. W ogóle to da się opisać pizzę? Czekamy latami, czekamy, aż się skończy to. No i to jest właśnie na początkowy ból Factorio. Sam podajnik robi się 0,5 sekundy. Jednak do niego trzeba zrobić żelazne koło zębate i układ elektroniczny. Układ elektroniczny robi się 0,5 sekundy, czyli już minuta. A zębatka robi się też 0,5 minuty, czyli może sekundy. Wszystko jest w sekundy. 0,5 sekundy, czyli boże, 3 sekundy już, boże. Takie 1,5. A do tego trzeba jeszcze zrobić tego. Nie, ile jest na ile? Chwila, stop. 1, 1 i 1, ok? Czyli tak, na to jest potrzebne jedno to i jedno to, czyli 0,5, 1, 0,5, 1, 1,5. Dobra, no 2 sekundy się jeden robi, a jak się zakolejkuje, żeby zrobiło się 30, to wocium panie, wocium panie, wocium panie. W ogóle zabawne jest to, że wszystko potrzebuje tutaj elektroniki, a takie przedmioty jak pompa czy taśmociągi mają. Dobra. W tym momencie jeszcze możemy zacząć
No, a to się już robi 5 sekund. 5,5 sekundy. Ja muszę takich zrobić 4. Już, wydobywaj się, wydobywaj. Spokojnie, na karmie. To znaczy, to są małe ilości, co nie? Ale ktoś powie, ale to są przecież sekundy, to minie panie, no właśnie nie w te 5 sekund. No właśnie to jest to. Im jesteśmy dalej w technologiach, tym jest ten, na przykład taki piec, ile się robi? 3 sekundy. A jeszcze trzeba doliczać do tego w sumie wyprodukowanie. Czy to aż takie tanie jest? To ja będę musiał trochę dłużej chyba z tą serią pociągnąć. Nie, bomba atomowa to jest jeszcze kupa po prostu dziejów przed nami. Ale za to już mogę szybko zrobić ten wydobycie plastiku i w ogóle cement. Ogółem od skonstruowania pakietów nauk, zaczęcia rozwijania broni, czyli tego. O, bronie na poziomie drugim. To już mamy dostęp do tego. Zobaczcie, jakie jest to drugie. No jeszcze 3 minuty. To znaczy powiem wam, że przyznam się bez bicia. Bez bicia się przyznam, że w ogóle nie ustawiałem budzika i po prostu... O właśnie, jeszcze pokazać wam całe laboratorium. Od razu dwa. Hehe. Dobra, ale ten odcinek będzie krótszy o te 2 minuty. Ja się z wami żegnam. To było Factorio, drugi odcinek. Trzeci już jutro. I wszystkie skargi, moi drodzy, wszystko piszcie albo w poprzednim odcinku, albo jutrzejszym. Na ten nie będę wchodził, na komentarze i jakieś propozycje. Czy chcecie muzykę głośniej? Czy ciszej? Wszystko zależy od was. Od was. Przepraszam. Przepraszam za Chestery, jeżeli ktoś oglądał na słuchawkach. No ale zły człowiek robi źle. Zły człowiek lubi patrzeć, jak inni ludzie cierpią. To tym wieczornym akcentem kończymy to nadal 4 życiami. Jej! Jeszcze żyjemy.